Przeczytamy z Efezjan 6 rozdział. Von Vers 10 bis od 10 wiersza. Von Vers 10 bis 18. Do 18. List do Efezjan 6 rozdział od 10 do 18 wiersza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Der Epheserbrief hat drei große Teile. List do Efezjan składa się z trzech dużych części. In den Kapiteln 1 bis 3 haben wir die christliche Stellung. Od 1 do 3 rozdziału mamy opisane chrześcijańskie stanowisko. Ab Kapitel 4 Vers 1 bis Kapitel 6 Vers 9 haben wir den christlichen Wandel. Od 4 rozdziału do 6 rozdziału do 9 wiersza mamy opisane chrześcijańskie pielgrzymowanie. Und ab Kapitel 6 Vers 10 den christlichen Kampf. A od 6 rozdziału 10 wiersza mamy opisaną chrześcijańską walkę. Der christliche Wandel im Epheserbrief. Chrześcijańskie pielgrzymowanie tutaj opisane w liście do Efezjan entspricht der christlichen Stellung. Jest odpowiednie do tego chrześcijańskiego stanowiska. Ich möchte einen Vergleich anstellen zu dem Wandel im Philipperbrief. Chciałbym to porównać z tym pielgrzymowaniem opisanym w liście do Filipian. Im Philipperbrief wandeln wir auch. Tam w liście do Filipian też jest napisane, że my pielgrzymujemy. Aber wir laufen im Sand der Wüste. Ale tam jest napisane, że idziemy w tym piachu pustyni. Wir sind noch nicht am Ziel. Jeszcze nie znajdujemy się u celu. Deshalb sagt Paulus, er streckt sich aus nach dem Ziel. Dlatego apostoł Paweł pisze, że on wysila się, aby dojść do tego celu. Und lässt sich durch nichts abhalten von diesem Lauf. I nie daje się niczym zatrzymać od tego ukierunkowanego biegu. Und am Ende gewinnt er Christus. A na końcu on uzyskuje Chrystusa. Im Epheserbrief ist es ganz anders. Ale w liście do Efezjan sprawa wygląda całkowicie inaczej. Das sind wir schon nach Kapitel 1 in Christo versetzt in himmlische Orte. W pierwszym rozdziale już czytamy, że my w tych niebiańskich miejscach jesteśmy już przeniesieni i znajdujemy się w Chrystusie. Was unsere Stellung angeht, sind wir am Ziel. I to oznacza, że jeśli chodzi o punkt widzenia z kierunku naszego stanowiska, to my już znajdujemy się u celu. Und doch leben wir in unseren alltäglichen Lebensumständen noch auf der Erde. A pomimo tego jeszcze żyjemy w naszych codziennych, życiowych okolicznościach, tutaj jeszcze na tej ziemi. Aber wir kommen gleichsam jetzt aus dem Himmel. Ale można powiedzieć, że my tak teraz przychodzimy z niebios.
und verbreiten in unseren irdischen Lebensumständen himmlisches Licht. I my w naszych życiowych okolicznościach rozprowadzamy tę światłość niebiańską. Ich will das deutlich machen an dem Beispiel der Ehe. Chciałbym to teraz dobitnie pokazać na przykładzie małżeństwa. Adam und Eva haben bestimmt eine gute Ehe geführt. Adam i Ewa z całą pewnością prowadzili dobre małżeństwo. Aber wir heute dürfen unserer Ehe einen Adel verleihen. Ale my dzisiaj możemy tutaj na tej ziemi tego rodzaju uszlachetnienie tego małżeńskiego życia sprawić. Das konnte Adam und Eva noch nicht. Czego nie mogli Adam i Ewa dokonać. Wir wissen heute, my wiemy dzisiaj, dass die Ehe ein Bild ist von Christus und seiner Versammlung. Że małżeństwo jest obrazem Chrystusa i jego zgromadzenia. Und jetzt dürfen wir als Männer unsere Frauen lieben, wie Christus die Versammlung geliebt hat. I teraz my jako mężowie możemy miłować nasze żony tak jak Chrystus umiłował swoje zgromadzenie. Das kannte Adam nicht. Tego nie mógł uczynić Adam. Das meine ich damit, wenn ich sage, wir dürfen unseren irdischen Lebensumständen himmlische Maßstäbe geben. To właśnie miałem na myśli, gdy powiedziałem, że do tych naszych ziemskich okoliczności możemy przymierzyć teraz te niebiańskie wzorce. Aber ein solcher Wandel, ale tego rodzaju chodzenie ruft den Widerstand des Feindes hervor. Ono wywołuje również i sprzeciwianie się nieprzyjaciela. Und das macht den Kampf aus im Epheserbrief. I to właśnie stanowi treść tej walki opisanej w liście do Efezjan. Das ist nicht irgendein Kampf. To nie jest jakaś tam sobie tylko walka. Der Christ hat verschiedene Kämpfe zu kämpfen. Chrześcijanin musi walczyć różnorodnymi sposobami walki. So wie das Volk Israel auch viele Kämpfe hatte. Tak jak też i lud izraelski musiał przejść przez wiele różnego rodzaju bitew, jak wchodził do tego obiecanego kraju. Und wir müssen lernen, i my musimy się tego nauczyć, um welch einen Kampf geht es im Epheserbrief. O jaki rodzaj walki tutaj chodzi w liście do Efezjan. Das Volk Israel war zunächst in Ägypten. Lud izraelski najpierw znajdował się w Egipcie. Da hat es mit dem Widerstand des Pharao zu tun. I tam oni mieli do czynienia ze sprzeciwami ze strony Faraona. Das haben wir auch. My też to doświadczamy. Dann war das Volk in der Wüste. Następnie ten naród znajdował się w pustyni. Da hatte es manche Kämpfe. Tam w pustyni też musieli stoczyć niejedną walkę. Gegen Amalek. Przeciwko Amalekitom. Gegen Moab. Przeciwko Moabitom. Aber dann war es anschließend im Land. Ale później w końcu weszli do obiecanego kraju. Nachdem es durch den Jordan gezogen war. Przez przejście przez Jordan. Und dann hatte es wieder Kämpfe. I znowu w tym kraju były następne walki. Das finden wir im Buch Josua, auch im Buch der Richter. Mamy to opisane w Księdze Jozuego i w Księdze Sędziów. Was waren das für Kämpfe? Jakiego rodzaju były to walki? Der Feind konnte Israel das Land nicht wegnehmen. Nieprzyjaciel nie mógł zabrać temu Izraelowi ten kraj. Das war ihm von Gott zugesagt. Gdyż ten kraj był przyrzeczony im przez Boga. Aber was konnte der Feind tun? Ale co nieprzyjaciel mógł uczynić? Der Feind konnte den Segen des Landes, die Frucht des Landes wegnehmen. Nieprzyjaciel właśnie mógł zabrać im błogosławieństwo tego kraju, zabrać im owoce tego kraju. Ich möchte zwei Beispiele geben. Chciałbym podać tutaj dwa przykłady. In Richter 6 lagen die Midianiter wie Heuschrecken an Menge im Tal. W Księdze Sędziów w 6 rozdziale czytamy o tym, że Midianczycy rozłożyli się przeciwko Izraelowi, a ich armia wyglądała jak ogromne rzesze szarańczy. Sie wollten Israel den Weizen wegnehmen. Oni chcieli Izraelowi zabrać pszenicę. Und da schlug Gideon den Weizen aus,
in der Kälte seines Vaters. I wtedy czytamy, że Gedeon mucił pszenicę w tłoczni, która należała do jego ojca. Das macht man normalerweise nicht in der Kälte. Przecież czegoś takiego nie czyni się w tłoczni wina. In der Kälte wird der Wein gepresst. Tam w tłoczni przecież wygniata się wino czy sok z winogron. Der Weizen wird ausgeschlagen auf dem Berg, wo der Wind die Spreu wegführt. Przecież wiadome jest, że pszenicę muci się na wzgórzu, tak, żeby wiatr mógł odwiewać plewy. Aber die Frucht des Landes war Gideon so wertvoll. Ale te owoce tego kraju, które żniwował Gedeon, były dla niego tak wielkiej wartości, dass er ein wenig Weizen retten wollte vor den Midianitern. Że on chciał chociaż troszeczkę pszenicy uratować przed zabraniem przez Midiańczyków. Ein zweites Beispiel. Drugi przykład. Einer der Helden Davids. Jeden z tych wielkich rycerzy Dawida. Es war Shammah. O imieniu Shammah. Könnt ihr nachlesen in 2. Samuel 23. Możecie o tym przeczytać w 2. Samuelowej 23. rozdział. Da stellte er sich auf einen Acker voll Linsen. On stanął na polu, które było obsiane soczewicą. Und verteidigte diese Frucht gegen die Philister. I on bronił ten owoc tego pola przed Filistyńczykami. Das ist der Kampf in Epheser 6. Tego rodzaju walka jest opisana w liście do Efezjan w 6. rozdziale. Ich hatte gesagt, der Christ hat auch viele Kämpfe. Ja powiedziałem, że chrześcijanin też musi walczyć wiele różnych walk. Es gibt den Kampf um das Evangelium. Gdyż jest również i walka o Ewangelię. In Philipperbrief wird gesagt, dass die beiden Frauen mit ihm gekämpft hatten am Evangelium. W liście do Filipian jest napisane, że pewne dwie niewiasty razem z nim walczyły o Ewangelię. Paulus sagt, ich habe großen Kampf um euch in Kolosse und in Laodicea. Paweł napisał, że ja wielką walkę o was prowadziłem w Kolosach i w Laodycei. Er hatte Angst um sie, dass sie den philosophischen Einflüssen unterlagen. On bardzo się obawiał, że oni ulegną wpływom tych wszystkich myśli filozoficznych. Judas spricht davon, dass wir für den heiligen Glauben kämpfen sollen. Juda w swoim liście napisał do nas, że my mamy walczyć o tą wiarę świętą. Das sind alles Kämpfe, die wir haben. To są wszystko walki, które są naszymi. Aber das ist nicht Epheser 6. Ale to nie są walki, jakie są opisane w liście do Efezjan. Den Kampf in Epheser 6 hat nicht jeder Gläubige. Ten rodzaj walki, jaki jest opisany w Efezjan 6 rozdziale, nie przechodzi każdy z wierzących. Diesen Kampf hat nur der, tą walkę walczy tylko ten, der sich in den himmlischen Örtern bewegt. Ten, kto akurat porusza się w tych niebiańskich miejscach. Der die geistlichen Segnungen genießen will. Ten, który chce korzystać z tych duchowych błogosławieństw. Was ist das überhaupt, geistliche Segnungen in himmlischen Örtern? Co to w ogóle jest, te duchowe błogosławieństwa w tych niebiańskich miejscach? Ich wäre ja mal gespannt. Byłbym ciekawy. Wenn ihr jetzt alle mal auf einen Zettel schreiben würdet. Gdybyście teraz wzięli karteczki i każdy by napisał. Was sind geistliche Segnungen in himmlischen Örtern? Jakie to są duchowe błogosławieństwa w tych niebiańskich miejscach? Aber es ist nicht so schwer. Ale to nie jest takie trudne. Das sind alle die Segnungen, to są wszystkie te błogosławieństwa, die nicht irdisch sind. Które nie są ziemskie. Was sind irdische Segnungen? A jakimi są ziemskie błogosławieństwa? Dass wir gesund sind. To jest to, że jesteśmy zdrowi. Dass wir unser materielles Auskommen haben. To jest to, że mamy nasz dochód materialny. Dass der ein oder andere verheiratet ist. To, że może ktoś z nas jest zamężny czy żonaty. Ich habe auch eine Frau. Ja też mam małżonkę. Dass wir Kinder haben. To jest to, że mamy dzieci. Aber das alles nehmen wir nicht mit in den Himmel. Ale wszystkie te rzeczy nie zabierzemy ze sobą do nieba. Im Himmel habe ich keine Frau mehr.
W niebie nie będę już miał małżonki. Da vermisse ich sie auch nicht mehr. Ale też i nie będę, nie będzie mi jej tam brak. Jetzt wohl. Teraz tak. Aber geistliche Segnungen, ale te duchowe błogosławieństwa, die nehmen wir mit in den Himmel. Te zabierzemy ze sobą razem do nieba. Die haben wir jetzt schon. Te posiadamy tutaj już na ziemi. Soll ich mal einige nennen? Czy miałbym teraz wymienić niektóre z nich? Dass wir Kinder Gottes sind. A mianowicie to są następujące błogosławieństwa. To, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dass unser großer Gott, unser himmlischer Vater ist. Że ten wielki Bóg jest naszym Ojcem. Dass wir das neue ewige Leben besitzen. Że my posiadamy nowe życie wieczne. Dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Że my jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Eine neue Natur haben. Że my posiadamy nową naturę. Das haben wir jetzt. To posiadamy już teraz. Und das geht uns nie verloren. I to nigdy nie stracimy. Und wenn wir uns in dieser Atmosphäre bewegen, i gdy będziemy się w tej atmosferze poruszać, und uns an diesen Dingen des Epheserbriefes erfreuen, aby cieszyć się tymi rzeczami opisanymi w liście do Efezjan, dann kommt der Feind. Wtedy przychodzi właśnie nieprzyjaciel. Und will uns hier auf dieser Erde in irdischen Beziehungen zu Fall bringen. I on chce nas na tej ziemi, w tych ziemskich okolicznościach, doprowadzić do upadku. Damit wir die himmlischen Segnungen nicht genießen können. Po to, abyśmy nie mogli w tych niebiańskich błogosławieństwach przebywać i z nich korzystać. Die eigentliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, Christus zu verherrlichen. Zasadniczym zadaniem Ducha Świętego na ziemi jest to, aby Chrystusa uwielbiać. Wenn er aber mich dazu bringt, dass ich zu meiner Frau böse und frech und rücksichtslos bin, ale jeżeli ja do tego dojdę, że będę w stosunku do mojej żony zły, bezwzględny i bezczelny. Ich habe mich versprochen. Der Heilige Geist bringt mich nicht dahin, böse zu meiner Frau zu sein. Entschuldigung. Nie mam na myśli tego, że to Duch Święty mnie do tego doprowadzi. Wenn ich das bin, jeżeli ja właśnie taki będę, dann muss der Heilige Geist sich mit mir beschäftigen, dass ich diese böse Sache einsehe und bekenne. To wtedy Duch Święty musi zacząć działać nade mną, abym ja tą złą rzecz uznał za złą i żebym ją wyznał i zostawił, nie czynił jej. In diesen Augenblicken kann er mich nicht mit den Herrlichkeiten des Herrn Jesus beschäftigen. I w tych momentach, gdy zawiodłem, on nie może sprawiać, abym mógł zajmować się tymi wspaniałościami Chrystusa. Da muss er ein fremdes Werk an mir tun, zur Wiederherstellung. On musi teraz te zewnętrzne dzieło czynić, abym był przywrócony do właściwego stanowiska. Und der Feind ist böse und listig. A nieprzyjaciel jest zły i podstępny. Er ist mächtig. On jest potężny. Er hat eine 6000 Jahre lange Erfahrung mit den Menschen. On ma już 6000 lat doświadczenia z ludzkością na tej ziemi. Er kennt meine Schwachstellen. On zna moje słabości. Und er weiß, wie er mich zum Fall bringen will. I on wie, w jaki sposób mnie doprowadzić do upadku. Und wir könnten den Kampf gegen ihn nicht bestehen. I my nie moglibyśmy się ostać w tej walce przeciwko niemu. Mit unserer eigenen Kraft. Naszymi własnymi siłami. Mit unserer Taktik. Naszą taktyką. Das weiß Gott. O tym Bóg wie. Und deshalb hat er uns eine Waffenrüstung gegeben. I dlatego właśnie on dał nam odpowiednią zbroję. Die müssen wir anziehen. Tą zbroję musimy przyodziać. Damit wir gegen diesen bösen Feind bestehen können. Abyśmy mogli ostać się przeciwko temu złemu nieprzyjacielowi. Und bevor wir in den Kampf gehen, i zanim w ogóle wyjdziemy do walki, müssen wir den Feind kennenlernen. To musimy nauczyć się rozpoznawać tego nieprzyjaciela. Damit beginnt der Abschnitt. Właśnie od tego rozpoczyna się przeczytany urywek.
Gott sagt, ich gebe dir eine Waffenrüstung. Bóg powiedział, ja daję ci pewną zbroję. Die gehört Gott. Ta zbroja należy do Boga. Ihr müsst sie anziehen. To wy ją musicie przyodziać. Und dann zeige ich euch, wer der Feind ist. A wtedy ja wam pokażę, kim jest nieprzyjaciel. Er ist der Weltbeherrscher dieser Finsternis. On jest tym władcą tej ciemności. Es sind geistliche Mächte der Bosheit. To są te duchowe władze złości. Sein Charakter wird gezeigt. Jego charakter jest tutaj pokazany. Der Machtbereich, in dem er wirkt. Również i ten zakres tego królestwa, w którym on działa. Und auch der religiöse Einfluss, den er ausübt. Das sind geistliche Mächte. I również ten religijny wpływ, jaki on wywiera, gdyż to są złe moce. Und dann wird gezeigt, in welch einer Zeit er wirkt, an dem bösen Tag. I następnie jest pokazane, w którym on czasie działa. Jest tu mowa w 13 wierszu o dniu złym. Das ist die ganze Zeit der Abwesenheit des Herrn Jesus. Ten zły dzień to jest cały okres nieobecności Pana Jezusa na ziemi. Dieser Tag währt schon 2000 Jahre. Ten dzień już istnieje 2000 lat. Und doch gibt es auch besonders böse Tage. A jednak są jeszcze inne, szczególnego rodzaju złe dni. Wo der Feind ganz gezielt angreift. Wtedy, gdy nieprzyjaciel w ukierunkowany sposób atakuje. Kennt ihr das auch so im Berufsleben manchmal? Czy i wy to znacie może z życia zawodowego czasami? Du möchtest dich wirklich gerne einmal mit herrlichen Wahrheiten des Epheserbriefes beschäftigen. Ty tak bardzo chciałbyś się zajmować tymi wspaniałymi prawdami listu do Efezjan. Du hast schon angefangen mit Kapitel 1? Zacząłeś już rozważać pierwszy rozdział? Und ausgerechnet in dieser Zeit? I akurat właśnie w tym czasie sagt dein Chef, twój szef powiedział, du musst die nächsten vier Wochen jeden Abend länger machen, że ty następne cztery tygodnie będziesz musiał robić nadgodziny. Der Feind möchte nicht, dass du dich in diesen himmlischen Sphären bewegst. Bo to nieprzyjaciel chce, abyś ty nie przebywał w tych niebiańskich sferach. Und dann wirst du aufgeregt. Wtedy ty denerwujesz się. Verlierst sogar noch die Kontrolle über dich. Może nawet i tracisz kontrolę nad samym sobą. Und fällst in diesen irdischen Beziehungen in ein schlechtes Verhalten. I w tych ziemskich okolicznościach wprawiasz siebie samego w złe stosunki. Und dann hat der Feind sein Ziel erreicht. I tym samym nieprzyjaciel osiągnął swój cel. Dann heißt es weiter, dass wir die ganze Waffenrüstung nehmen müssen in Vers 13. Następnie w tym samym 13 wierszu dalej czytamy, że my mamy przyodziać całą zbroję Bożą. Das heißt, wir müssen immer damit angezogen sein. A to oznacza dla nas, że my zawsze musimy ją mieć przyodzianą. Nicht heute nur anziehen und dann ablegen und nächste Woche wieder anziehen. To nie tak, że dzisiaj ją przyodziejemy, a następnym razem dopiero w przyszłym tygodniu. Und wir dürfen kein Teil vergessen. I nie wolno nam zapomnieć ani jednej części tej zbroi przyodziać. Dann wird auch noch gesagt, dass nachdem wir widerstanden haben, weiter stehen müssen. A następnie jest dalej powiedziane, że gdy już staniemy, to mamy w tym wytrwać i dalej mamy stać. Wisst ihr, wann der Krieger am schwächsten ist? Czy wiecie, kiedy wojownik jest najsłabszy? Direkt nach einem Sieg. Bezpośrednio po osiągniętym zwycięstwie. Wenn wir den Feind abgewehrt haben, gdy my obroniliśmy się przed nieprzyjacielem, lehnen wir uns entspannt zurück. Wtedy odprężeni siadamy wygodnie do tyłu, odchyleni. In der Meinung, wir haben ihn ja besiegt. I myślimy, my teraz go zwyciężyliśmy. Und in dem Augenblick, wo wir dann unachtsam werden, direkt nach dem Sieg,
I właśnie w tych chwilach, gdy jesteśmy nieczujni, bezpośrednio po tym zwycięstwie, kommt er sofort wieder an. On natychmiast znowu przychodzi z atakiem. Deshalb müssen wir beständig stehen bleiben. Dlatego my musimy wytrwale stać. Und jetzt werden einige Stücke der Waffenrüstung genannt. I teraz w następnych wierszach wszystkie części tej zbroi są wymienione. Und ich möchte hauptsächlich bei dem Schild des Glaubens verweilen heute Abend. I dzisiaj wieczorem głównie chciałbym się zatrzymać przy tarczy wiary. Die anderen Stücke werde ich etwas schneller übergehen. Te inne części zbroi troszkę szybciej rozważę. Insgesamt sind es 7 Stücke, wenn wir das Gebet mitzählen. W sumie mamy tutaj, jeśli dołączymy do tego modlitwę, 7 różnych części tej zbroi. Es sind alles Verteidigungswaffen. Wszystkie te części tej zbroi to jest broń w celu obrony. Bei dem Schwert können wir vielleicht eine kleine Ausnahme machen. W przypadku miecza może moglibyśmy zrobić tutaj czasami wyjątek. Und jetzt möchte ich einen Unterschied aufzeigen zu dem Volk Israel im Buch Josua. A teraz chciałbym pokazać różnicę w stosunku do ludu izraelskiego opisanego w Księdze Jozuego. Das Buch Josua und der Epheserbrief kann man vergleichen. Księgę Jozuego i list do Efezjan można porównywać ze sobą. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Ale jest jedna decydująca różnica. Das Volk Israel musste im Buch Josua den Feind, der im Land Kanaan war, austreiben. Lud izraelski musiał w tej księdze Jozuego wypędzać nieprzyjaciela, który znajdował się w kraju Kanaan. Es musste das Land erobern. A więc musiał zdobywać ten kraj. Das müssen wir nicht. My nie musimy tego. Wir müssen den Feind nicht austreiben. My nie musimy wypędzać nieprzyjaciela. Uns ist nach Epheser 1 das ganze Land geschenkt, mit jeder geistlichen Segnung. Według pierwszego rozdziału listu do Efezjan cały ten kraj został nam podarowany z każdym rodzajem niebiańskiego błogosławieństwa. Es ist also kein Angriffskampf. A więc nie jest to walka ofensywna. Aber der Feind, das habe ich gesagt, will uns den Segen nehmen, die Frucht. Ale już powiedziałem, że ten nieprzyjaciel chce nam zabierać błogosławieństwo, czyli owoc. Und wir müssen sie verteidigen. A my musimy go bronić. Zuerst wird in Vers 14 der Brustharnisch, nein, Entschuldigung, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist das Erste. I pierwszą rzecz, jaką czytamy w 14 wierszu, to jest: stójcie tedy, opasawszy biodra swoje. Das ist der Gurt der Lenden. Chodzi tutaj o ten pas na biodra. Wir müssen uns mal so einen alten römischen Legionär vorstellen, angezogen mit der Waffenrüstung. Musimy sobie teraz spróbować wyobrazić tego starego wojownika rzymskiego, legionistę. Z całą jego zbroją. Und dann gibt es einen Gurt um die Lende. On właśnie miał taki pas wokoło swoich bioder. Warum gerade um die Lende? Dlaczego akurat wokoło bioder? Weil das der Sitz der Kraft ist. Dlatego, że one są tym siedliskiem siły. Und wenn der Feind uns in der Lende aushebelt, dann wirft uns hin. Jeżeli nieprzyjaciel by nas trafił w biodra, to nas może przewrócić. Und diese Lenden sollen umgürtet sein mit Wahrheit. I te biodra właśnie mają być opasane prawdą. Was ist das mit Wahrheit? Co to jest prawdą opasane? Ist das die christliche Wahrheit? Czy tutaj mowa jest o całej chrześcijańskiej prawdzie, tej nauce chrześcijańskiej? Das christliche Glaubensgut der Bibel. Chodzi tutaj o całą chrześcijańską naukę, jaka jest zawarta w Biblii? Nein. Nie. Die Waffenrüstung ist ganz praktisch. Ta zbroja jest bardzo praktyczna. Jeder muss sie für sich persönlich anziehen. Każdy osobiście musi ją przyodziać dla siebie samego.
und den Kampf persönlich führen. Und? Den Kampf persönlich führen. Keiner darf, kann den für den anderen führen. I tą walkę każdy osobiście musi prowadzić. Nie może zlecić komuś innemu. Nicht einige Brüder in Katowice für die ganze Versammlung. To nie tak, że niektórzy tylko bracia z Katowic tą walkę prowadzą w imieniu całego zgromadzenia. Jede Schwester, jeder Bruder, ganz persönlich muss er geführt werden. Każdy brat, każda siostra musi osobiście ją, tą walkę prowadzić. Und mit Wahrheit bedeutet, a opasany prawdą to oznacza wahr sein, ehrlich sein. Być prawdą, być prawdomównym. Die Wahrheit sagen. Prawdę głosić. Durchsichtig und transparent sein vor den anderen. Być przejrzystym, być transparentnym dla innych. Ja. Czytelnym dla innych. In Epheser 4 steht, ein jeder rede Wahrheit mit seinem Nächsten. In Epheser 4 steht, ein jeder rede Wahrheit mit seinem Nächsten. W czwartym rozdziale tego listu do Efezjan jest napisane, a każdy z was niech mówi prawdę z bliźnim swoim. Das bedeutet nicht nur, dass wir uns nicht belügen. To nie tylko oznacza, że nie mamy siebie nawzajem okłamywać. Sondern das bedeutet, dass wir das reden, was wir denken. Ale to oznacza, abyśmy mówili właśnie to, co myślimy. Und nicht unsere Worte benutzen, um das, was wir denken, zu verschleiern. I nie używajmy swoich słów do tego, aby to, co myślimy, zakryć welonem, zasłoną. Und in allen Stücken ist der Jesus das vollkommene Vorbild. We wszystkich tych częściach tej zbroi Pan Jezus jest dla nas doskonałym wzorcem. Er war die Wahrheit. On był prawdą. Und als er gefragt wurde, wer bist du? A gdy go pytano, kim ty jesteś? Da hat er gesagt, durchaus das, was ich auch zu euch rede. Powiedział tym, co też i do was mówię. Und wenn wir anfangen, uns einander zu belügen, bo jeżeli zaczniemy siebie nawzajem okłamywać, dann hat der Feind sein Ziel erreicht. Wtedy nieprzyjaciel osiągnął swój cel. Ich habe den tiefen Eindruck, mam takie głębokie wrażenie, dass die meisten Schwierigkeiten unter den Geschwistern, że większość właśnie trudności, jakie powstają wśród wierzących, ihre Ursache darin haben, mają swój początek właśnie w tym, dass sie nicht ehrlich zueinander sind. Że wierzący nie są szczerzy do siebie nawzajem. Dann kommt der zweite Punkt. I teraz możemy przejść do drugiego punktu. Angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Der Krieger hatte um die Brust einen Harnisch. Ten wojownik miał właśnie wokoło swoich piersi pancerz. Und der wird hier genannt der Gerechtigkeit. I tu w tym wierszu nazwany on jest pancerz sprawiedliwości. Was bedeutet das? Co to oznacza? Das ist praktische Gerechtigkeit. Chodzi o praktyczną sprawiedliwość. Es geht nicht darum, dass wir gerechtfertigt sind vor Gott. To nie chodzi o to, że my zostaliśmy usprawiedliwieni przed Bogiem. Geht nicht darum, dass Paulus sagt, dass er die Gerechtigkeit hat, die aus Gott ist, die hat jeder Gläubige. To nie chodzi o to, co Paweł powiedział, że on posiada sprawiedliwość od Boga, tak jak każdy inny wierzący. Nein, es geht um ein ganz praktisches, gerechtes Verhalten. Nie, chodzi tu o całkowicie praktyczne, sprawiedliwe postępowanie. Gerechtigkeit ist das, was vor Gott gerecht ist. Sprawiedliwe to jest to, co przed Bogiem jest sprawiedliwe. Soll ich einige Beispiele nennen? Czy mógłbym podać kilka przykładów? Der Arbeitgeber. Pracodawca, czyli szef. Der gibt seinen Arbeitnehmern das, was recht und billig ist. Daje swoim pracownikom to, co jest sprawiedliwe, co im się należy. Ich spreche von Gläubigen. Ja mówię oczywiście o wierzących. Sie bezahlen die Leute nicht unter Tarif.
A więc taki pracodawca nie płaci swoim zatrudnionym poniżej ogólnie obowiązującej taryfy. Das ist nicht gerecht. Gdyż to jest niesprawiedliwość. Und der gläubige Arbeitnehmer, a wierzący pracownik, der kommt pünktlich zur Arbeit. Ten przychodzi punktualnie do swojej pracy. Nicht eine halbe Stunde zu spät. Nie pół godziny później. Und er geht auch nicht fünf Minuten früher. I również też nie wychodzi z pracy 5 minut wcześniej. Und er lässt auch nicht durch seinen Arbeitskollegen die Stechuhr drücken, obwohl er später kommt. On również też i nie używa swojego kolegi w pracy, aby dyskietką go wcześniej odbił, a on przychodzi później do pracy. Er füllt seine Steuererklärungen richtig aus. Taki sprawiedliwy pracownik również też i wypełnia sprawiedliwie wszystkie zeznania podatkowe. Und betrügt nicht den Staat, indem er Steuer nicht zahlen will. I nie oszukuje swojego państwa, w stosunku do którego ma płacić podatki. Der nimmt auch nicht seinem Arbeitgeber jede Woche 20 Schrauben mit. On również też i co tydzień nie zabiera do swoich własnych celów swojemu pracodawcy 20 śrub do kieszeni. Das ist praktische Gerechtigkeit. To jest właśnie praktyczna sprawiedliwość. Auch gegenüber dem Nachbarn. Również też i w stosunku do sąsiada. Ist er gerecht? Tak i człowiek jest sprawiedliwy. Und stiehlt ihm nicht ständig die Äpfel vom Baum. I ciągle nie kradnie mu jabłek z drzewa. Ich glaube, ich habe deutlich gesagt, worum es geht. Myślę, że dobitnie wskazałem, o co tu chodzi. Da kommt der dritte Punkt. I teraz trzeci punkt. An den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Das bedeutet nicht Evangelium verkündigen. W tym wierszu nie chodzi o głoszenie Ewangelii. So wertvoll das ist. Naturalnie to głoszenie Ewangelii jest bardzo wartościowe. Bei dem dritten Teil der Waffenrüstung, w przypadku tej trzeciej części tej zbroi, geht es darum, dass wir in diesem Kampf Frieden verbreiten. Chodzi o to, abyśmy w czasie tej walki rozprzestrzeniali pokój. Das ist schwer zu verstehen. To już jest trudne do zrozumienia. In einem Krieg heute unter den Nationen, w dzisiejszych czasach, w czasie wojny pomiędzy narodami, bedeutet Krieg, słowo wojna oznacza Abwesenheit von Frieden, że nie istnieje pokój. Jetzt hier sind wir aber im Kampf, a teraz my znajdujemy się wewnątrz walki mit den Fürstentümer des Teufels, ze wszystkimi księstwami diabelskimi, und wir verbreiten trotzdem Frieden. A pomimo tego my rozprzestrzeniamy pokój. Das ist wieder praktisch. A ten wiersz jest znowu bardzo praktyczny. Sind wir als solche bekannt, die Friedensstifter sind? Czy ogółem jesteśmy znani jako ludzie, którzy niosą pokój? Wo fängt das an? A od czego się to zaczyna? In der Ehe. Zaczyna się od małżeństwa. Und in der Familie. I od rodziny. Verbreiten wir dort ständig Zank? Czy ciągle my rozprzestrzeniamy kłótnie? Sprzeczkę? Oder verbreiten wir Frieden? Albo czy rozprzestrzeniamy pokój? Sind wir an unserem Arbeitsplatz bekannt als Zankhähne? Czy my na miejscu naszej pracy jesteśmy znani jako ludzie kłótliwi? Oder als Menschen, die Frieden verbreiten? Albo czy jesteśmy znani jako ludzie, którzy rozprzestrzeniają pokój? Das ist das, was der Jesus gesagt hat in Johannes 20. To jest właśnie to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. In dem zweiten Friede euch. W tym drugim zwrocie pokój wam. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Tak jak mnie Ojciec posłał, tak też i ja was posyłam. Oder Johannes 14. Albo Jana 14 rozdział. Wo der Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Gdzie Pan Jezus powiedział, pokój mój daję wam. Jetzt wirst du zu Unrecht angegriffen. Na przykład ktoś ciebie niesprawiedliwie w pracy zaatakował. Dir werden böse Dinge unterstellt. Zarzuca ci się zrobienia złych rzeczy. Und dann geht's los. I wtedy rozpoczyna się sprzeczka.
Nein, Frieden verbreiten. Nie, rozprzestrzeniaj pokój. Wie der Herr Jesus. Tak jak Pan Jezus. Der gescholten nicht widerschalt. Ten, któremu złorzeczono, nie odpowiedział złorzeczeniem. Leidend nicht drohte. Ten, gdy cierpiał, nie groził. Und dann kommen wir zum vierten Stück. I teraz możemy dojść do czwartej części tej zbroi. Indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens. Przede wszystkim weźcie tarczę wiary. 16 wiersz. Die ersten drei Teile reichen nicht. Pierwsze trzy części tej zbroi nie wystarczają. Wir könnten jetzt folgendes denken. My moglibyśmy pomyśleć następująco. Mit der Wahrheit, das ist schon ganz gut bei mir. Ich lüge ja nicht. W stosunku do prawdy, no to już ze mną dobrze wygląda. Ja nie kłamię. Und gerecht habe ich mich auch verhalten. I sprawiedliwie też postępuję. Und friedlich bin ich auch. I takim krzewicielem pokoju też jestem. Und dann schlagen wir uns auf die Schulter. I wtedy poklepiemy samych siebie po ramieniu. Und sagen, bist schon ganz gut. I powiemy sobie, ach, wszystko w porządku. Der Herr wird schon mit mir zufrieden sein. Pan przecież musi być ze mnie zadowolony. Also bei den ersten drei Stücken, a więc jeżeli chodzi o te pierwsze trzy części tej zbroi, besteht die Gefahr, dass wir auf uns schauen, istnieje niebezpieczeństwo, że my zaczynamy patrzeć na siebie samego und zufrieden sind. I jesteśmy zadowoleni sami z siebie. Aber jetzt sagt die Schrift, ale teraz Pismo mówi do nas, über das alles, że ponad tym wszystkim müsst ihr noch den Schild des Glaubens ergreifen. Musicie jeszcze uchwycić tarczę wiary. Und wenn es um Glauben geht, a jeżeli chodzi o wiarę, dann schaut man nicht mehr auf sich. Wtedy już nie zaczynamy patrzeć na siebie samego. Denn der Glaube ergreift die ausgestreckte Hand Gottes. Gdyż wiara jest tą, która chwyta się wyciągniętej dłoni Bożej. Und weiß, dass ohne ihn nicht bestehen kann. I wiara wie, że bez Boga nie jest w stanie się ostać. Denn der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Gdyż wiara jest przekonaniem o rzeczach, których nie widzimy. Um welchen Glauben geht es jetzt hier? O jaką tutaj teraz wiarę chodzi? Es geht nicht um den errettenden Glauben. To nie chodzi o tą wiarę do zbawienia. Es geht nicht um das christliche Glaubensgut, für das wir kämpfen sollen, wie Judas es sagt. To nie chodzi o cały ten zakres tej chrześcijańskiej wiary, czyli nauki chrześcijańskiej, za którą mamy walczyć, tak jak napisał Judas w swoim liście. Nein, es geht um das Glaubensvertrauen zu Gott. Nie, tu chodzi o nasze zaufanie we wierze do Boga. Denn das will der Teufel uns nehmen. Gdyż to właśnie nieprzyjaciel chce nam zrabować. Wer ist es, der die feurigen Pfeile abschießt? Wer ist das? Kto jest tym, który te ogniste pociski wysyła? Das ist der Teufel. To oczywiście jest diabeł. Was sind das für Pfeile? Jakie to są strzały? Das sind Pfeile des Zweifels und des Misstrauens. Są to strzały z wątpienia i das sind, der Teufel will, dass wir zweifeln an der Güte Gottes. Bo diabeł chce, abyśmy zwątpili w dobroć Bożą. Und zwar an dem, was Gott ist. A mianowicie zwątpili w to, kim Bóg jest. An dem, was er gesagt hat. Zwątpili w to, co Bóg powiedział. Und an dem, was er tut. I zwątpili w to, co Bóg czyni. Und um diese Pfeile abzuwehren. I obronić się przed tymi strzałami. Müssen wir den Mannssohn Schild nehmen. Musimy wziąć właśnie tą tarczę, która jest tak wysoka jak wysokość tego wojownika. Dieser Schild ist so groß. Ta tarcza właśnie jest tak wysoka. Dass der Krieger hinter dem Schild nicht mehr zu sehen ist. Ona jest po to tak wysoka, żeby tego wojownika nie było w ogóle widać schowanego za tą tarczą. Und wenn dieser Schild schön hochgehalten ist, so? I gdy ta tarcza jest odpowiednio trzymana, dann gehen alle Pfeile, die der Teufel schießt, gegen den Schild.
to wszystkie strzały, które wysyła nieprzyjaciel, one trafiają w tą tarczę. Dann trifft kein Pfeil den Körper. Wtedy żadna strzała nie trafia w ciało tego wojownika. Jetzt möchte ich mal einige Beispiele nennen. I chciałbym teraz wymienić kilka przykładów. Ich glaube, ihr kennt das auch. Myślę, że i wy to znacie. Kommt nicht schon mal die Frage auf? Czy i u was już nie pojawiło się takie pytanie? Ist das noch ein guter Gott, der mich schon so lange krank sein lässt? Czy to jest właśnie ten dobry Bóg, który sprawia, że ja tak długo jestem chory? Ist das ein guter Gott, der so ein kleines Baby von 4 Monaten einfach sterben lässt? Czy to jest w ogóle dobry Bóg, który sprawia, że niemowlę 4-miesięczne umiera? Ist das ein guter Gott, der meinen 18-jährigen Jungen tödlich verunglücken lässt? Czy to jest dobry Bóg, który sprawia, że mój 18-letni syn jest ulega wypadkowi śmiertelnemu? Ich könnte fortsetzen, die Beispiele zu nennen. Mógłbym dalej kontynuować podawanie takiego rodzaju przykładów. Wir verstehen nicht alles, was Gott uns als seine Kinder zukommen lässt. My nie będziemy rozumieli wszystkiego, co Bóg jako swoim dzieciom sprawia, żeby się przytrafiło. Aber lasst uns nie daran zweifeln, dass Gott gut ist. Ale nigdy przy tego rodzaju przeżyciach nie wątpimy, że Bóg jest dobry. Ja, Jesus hat das selbst gesagt. Pan Jezus sam osobiście to powiedział. Keiner ist gut, außer einem, das ist Gott. Nikt nie jest dobry, oprócz jednego, a tym jest Bóg. Und jetzt kommen wir zu ganz praktischen Situationen. I teraz możemy przejść do całkowicie praktycznych sytuacji. Hast du den Schild des Glaubens immer hochgehalten? Immer? Czy ty zawsze tą tarczę wiary odpowiednio zawsze trzymałeś? Zawsze? Ich nicht. Bo ja nie. Wir wollen uns mal an einige Beispiele der Bibel erinnern. Spójrzmy na niektóre przykłady zapisane w Biblii. Zunächst an den Herrn Jesus selbst. Najpierw spójrzmy na samego Pana Jezusa. Er sagt, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Und weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. On powiedział, ja Pana zawsze przed sobą stawiałem, a ponieważ On jest po mojej prawicy, to ja nigdy się nie zachwieję. Ich erinnere an Hiob. I teraz jeszcze chciałbym przypomnieć osobę Joba. Ihr kennt die Geschichte. Znacie na pewno jego historię. Er hatte alles verloren. On wszystko stracił. Alles. Seine Kinder. Wszystko, również swoje dzieci. Sein ganzes Vermögen. Cały swój majątek. Er saß in der Asche. Den Körper voller Geschwüre. On sam usiadł w popiele, mając ciało pokryte wrzodami. Jetzt kommt der Feind. I teraz przyszedł nieprzyjaciel do niego. In seiner Frau. I w osobie jego żony powiedział: Sage dich los von Gott und stirb. Wyrzeknij się Boga i umrzyj. Dann Hiob hatte den Schild des Glaubens oben. Ale nie, Job podtrzymał tą tarczę wiary w górze. Wir haben das Gute von Gott angenommen. I powiedział do niej: Dobro, żeśmy od Boga odbierali. Sollten wir nicht auch das Böse annehmen? Czy nie mielibyśmy również i zło odbierać? Wunderbar. Cudowne. Ich denke an Abraham. A teraz myślę też i o Abrahamie. Und jetzt sehen wir bei Abraham eine positive Seite und eine negative Seite. I w przypadku Abrahama możemy zobaczyć pozytywną stronę jego i negatywną jego stronę. Und wenn wir diese alttestamentlich Gläubigen sehen, i gdy będziemy oglądali tych starotestamentowych wierzących, diese Glaubensmänner, tych mężów wiary, wer will sich mit ihnen vergleichen? To któż z nas chciałby się z nimi porównywać? Aber für mich ist es ein kleiner Trost. Ale dla mnie to zawsze jest taką małą pociechą. Dass auch diese Männer, dlatego ci mężowie, nicht immer den Schild oben hatten. Oni nigdy, nie zawsze mieli w górze tą tarczę wiary. Ein Beispiel, wo Abraham den Schild nicht oben hatte. Jeden z przykładów, gdy Abraham nie miał tej tarczy podniesionej do góry. In 1. Mose 15. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale,
Da hatte Abraham schon die Verheißung, dass er sein, dass er einen Sohn bekommen würde. On już wcześniej otrzymał obietnicę, że on będzie miał syna, potomka swego. Und wisst ihr, was er da sagt? I wiecie, co on w tym 15 rozdziale powiedział? Ich gehe ja kinderlos dahin. Ja schodzę z tego świata bezdzietny. Und der Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. A jedynym dziedzicem mojego całego domu będzie Eliezer z Damaszku. Das war in der Nacht. Das war in der Nacht. Było to w nocy. Er sah nur noch dunkel um sich. On widział ciemność wokoło siebie. Und wisst ihr, was dann Gott macht? I wiecie, co wtedy Bóg uczynił? Er nimmt Abraham gleichsam an die Hand. On, można by powiedzieć, chwycił Abrahama za rękę. Und führt ihn vor das Zelt. I wyprowadził go z namiotu, postawił na zewnątrz. Und sagt, jetzt schau mal nach oben. I powiedział do niego, a teraz spójrz w górę. Und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. I policz wszystkie gwiazdy, jeżeli jesteś w stanie je wszystkie policzyć. Also soll dein Same sein. A więc tak liczne będzie twoje potomstwo. Ist das kein guter Gott? Czy to nie jest dobry Bóg? Der das so mit dir macht? Który w ten sposób z tobą postępuje? Das ist ein guter Gott. To jest dobry Bóg. In Römer 4 haben wir den Schild oben bei Abraham. In Römer 4. W liście do Rzymian w 4 rozdziale oglądamy, że miał tą tarczę podniesioną w górę. Ich schlage die Stelle mal auf. Römer 4, Vers 19. 4 rozdział do Rzymian, 19 wiersz. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen erstorbenen Leib, sondern zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend. 29. 19 i 20 wiersz, w których jest mowa właśnie o Abrahamie. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Ich möchte noch ein Beispiel von einem Mann aus der Bibel bringen, das ist Petrus. Jeszcze jeden przykład chciałbym przytoczyć męża opisanego w Biblii, mianowicie Piotra. In Matthäus 14 verlässt er das Schiff. W Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale czytamy o tym, że on wychodzi z łodzi. Es war ein großer Sturm auf dem See. Na jeziorze jest duża burza. Und dann geht Petrus auf den Wassern dem Herrn entgegen. I okazuje się, że Piotr może iść po wodzie w kierunku Pana Jezusa. Der Schild des Glaubens war oben. W tym momencie ta tarcza wiary była wysoko podniesiona. Und dann sah er die Folgen des Sturmes. I nagle on zauważył te następstwa tego sztormu. Und dann versinkt er. I zaczął natychmiast tonąć. Und was sagt er dann? I co wtedy on powiedział? Herr, rette mich. Panie, ratuj mnie. Was macht der Herr? A co Pan uczynił? Also Petrus, jetzt bleib mal ein bisschen da unten, ja? Czy Pan powiedział, hej Piotrze, posiedź sobie tam na dole. Wo war denn dein Glaube? Gdzie była twoja wiara? Nein, das macht der Herr nicht. Nie, Pan tak nie uczynił. Er holt ihn sofort wieder empor. Natychmiast go uchwycił i wyciągnął w górę. Na fragt er ihn so lieb, kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? I pełen miłości zapytał, niedowiarku, dlaczego zwątpiłeś? Und dann geht der Petrus wieder auf den Wassern mit dem Herrn bis zum Ziel. I wtedy dalej Piotr szedł po wodzie razem ze swoim Panem aż do celu, aż wsiedli do łodzi. Ist das kein guter Gott? Czy to nie jest dobry Bóg? Der das so macht? Który tak to uczynił? Ich glaube, man könnte noch mehr Beispiele bringen. Gott ist gut. Ja myślę, że można by było wiele takich przykładów przytoczyć, że Bóg jest dobry. Was er in der Bibel gesagt hat, ist gut. Gdyż to wszystko, co on w Biblii powiedział, jest dobre. Ob ich das verstehe oder nicht? Obojętnie, czy ja to rozumiem, czy nie. Und was er macht, ist gut. I również to, co on czyni, jest dobre. Jetzt ein Beispiel von einem Gläubigen. I jeszcze jeden przykład człowieka wierzącego. In den Alpen. Zdarzyło się to w Alpach. Waren Bergwanderer abgestürzt. Wędrujący w górach ludzie poślizgnęli się i spadli w dół. Und ein gläubiger Vater.
wierzący ojciec hatte zwei seiner Söhne bei der Rettungsmannschaft. A on miał dwóch swoich synów w tej załodze ratującej tych, którzy upadli. Das war an einem Abend. Działo się to wieczorem. Die beiden Jungs gingen als Retter in den Berg. Dwóch tych synów poszło w góry ratować tych wędrowców. Um die Verunglückten zu retten. Aby ratować tych, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi. Viele Leute und auch der Vater standen unten am Berg und haben gewartet. Wielu ludzi, między innymi i ten ojciec, stali u podnóża tej góry i oni czekali. Und nach einiger Zeit gingen zwei rote Leuchtraketen in die Luft. Po pewnym czasie dwie czerwone rakiety były wystrzelone w powietrze. Das bedeutete, dass die Retter tödlich verunglückt waren. A to oznaczało dla wszystkich wokoło, że ci ratownicy śmiertelnie zginęli. Ulegli śmiertelnemu wypadkowi. Die Leute standen herum. Ludzie stali pod górą. Und schauten den Vater an. I spoglądali na tego ojca. Und haben ihn gefragt, hast du nicht gesehen, was da los ist? I zapytali go, czy nie widziałeś, co się stało? Doch, hat er gesagt. On powiedział, tak, widziałem. Und dann hat er weitergesprochen. I powiedział dalej. Und hat gesagt. Powiedział dalej. Ich verstehe meinen himmlischen Vater nicht. Ja nie rozumiem mojego niebiańskiego ojca. Aber ich vertraue ihm. Ale ja mu ufam. Das ist der Schild des Glaubens. To jest właśnie ta tarcza wiary. Und wenn wir mal keine Kraft haben, gdy nie będziemy mieli już więcej siły, dann wird der Herr sie dir wieder schenken. To wtedy wiedz, że Pan ci znowu ją podaruje. Damit du nicht länger zweifelst an der Güte Gottes. Abyś już dłużej nie wątpił w dobroć Bożą. Und wenn wir einmal bei ihm sind, bo gdy kiedyś będziemy już kiedyś tam u Niego, dann werden wir jeden Weg, den er uns hier geführt hat, voll verstehen. Wtedy będziemy każdą drogę, którą On nas tutaj na tej ziemi prowadził, w pełni zrozumiemy. Und wisst ihr, was wir dann sagen? I czy wiecie, co wtedy powiemy? Du hast alles wohl gemacht. Ty wszystko dobrze uczyniłeś. Ich muss zu Ende kommen. Musimy już kończyć. Da ist noch die Rede von dem Helm des Heils. Następnie mowa jest tutaj o tym hełmie zbawienia, przyłbicy zbawienia. Der Helm des Heils vermittelt Heilsgewissheit. Ta przyłbica zbawienia, ona daje nam tę pewność zbawienia. Das ist eine elende Lehre, wenn der Feind sagt, der Gläubige kann wieder verloren gehen. Jakaż to nędzna jest nauka, jeżeli się mówi, że wierzący może iść kiedyś na wieczne potępienie. Ich habe mir manchmal vorgestellt. Ja sobie to kiedyś tak wyobrażałem. Wenn ich dann irgendwann mal an der Himmelstür stehe, że kiedyś, gdy stanę u tych niebios drzwi und im Heiland begegne, i Zbawiciela spotkam, und er würde zu mir sagen, i on do mnie powie, tut mir leid, Karl-Heinz, es hat nicht gereicht. Przykro mi, Karl-Heinz, nie wystarczyło twoich dobrych uczynków. Das ist eine elende Lehre. Jest to nędzna nauka. Die gibt es nicht. Nie ma czegoś takiego. Der Helm des Heils vermittelt Heilsgewissheit. Ich weiß, dass ich sehe, sagt der Blindgeborene. Ta przyłbica zbawienia, ona nam daje tą pewność zbawienia. Ten, który narodził się kiedyś ślepo, on po uzdrowieniu mógł powiedzieć głośno: ja wiem, że teraz widzę. Und dann kommt der Schwert des Geistes. A następnie mowa jest tutaj też i o mieczu ducha. Das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. To jest mowa o Biblii, o Słowie Bożym. Und wenn wir das Wort Gottes anführen, i gdy my teraz przytoczymy Słowo Boże, dann wird der Feind von uns fliehen. I tym słowem będziemy się bronili przed nieprzyjacielem, to on ucieknie od nas. Dann fliehen wir nicht. Wtedy my nie będziemy uciekać. Der Jesus ist das vollkommene Beispiel. Gdyż Pan Jezus jest doskonałym przykładem w tym. Bei der Versuchung in der Wüste führt er drei Stellen an aus dem fünften Buch Mose. W czasie tego kuszenia na pustyni Pan Jezus przytoczył trzy miejsca
z piątej księgi Mojżeszowej. Und der Feind hat keine Chance. I okazało się, że nieprzyjaciel nie ma żadnych szans. Aber das Schwert des Geistes ist nicht das Schwert des Fleisches. Ale ten miecz ducha nie jest mieczem ciała. Mit dem Schwert des Geistes schlagen wir nicht unseren Geschwistern die Ohren ab. Tym mieczem ducha nie ucinamy swoim współwierzącym uszu. Es ist das Schwert des Geistes. Nie, to jest miecz ducha. Der Heilige Geist leitet uns, das Wort Gottes so zu zitieren, so anzuführen, dass es passend ist. Duch Święty będzie nami tak kierował, aby Słowo Boże tak zacytować i tak zastosować, aby to w danej sytuacji było jak najbardziej pasujące i adekwatne. Man kann mit dem Wort Gottes auch Missbrauch betreiben. Gdyż można również też nadużywać Słowa Bożego. Wir müssen alles in Abhängigkeit von der Leitung des Geistes ausüben. Gdyż wszystko musimy wykonywać w zależności od Ducha Świętego. Und das ist der letzte Punkt, der siebte Punkt. I to jest właśnie ten ostatni, siódmy punkt. Damit wir das können, damit wir all die anderen Teile der Waffenrüstung zum richtigen Augenblick einsetzen und in der rechten Weise einsetzen, müssen wir unsere Abhängigkeit im Gebet vor dem Herrn erbitten. Aby te wszystkie części tej zbroi Bożej w odpowiedni sposób i w odpowiedniej sytuacji zastosować, to musimy ubłagać w modlitwie od Pana odpowiednią mądrość. Und das alles hat der Herr uns geschenkt, wszystkie te rzeczy Pan nam podarował, damit wir wirklich den Segen des Epheserbriefes in unseren Herzen genießen und darüber glücklich sind. Abyśmy te błogosławieństwa tego listu do Efezjan mogli odebrać, z nich korzystać i w nich być ciągle szczęśliwymi. Damit wir an der Person des Herrn Jesus und dem, was uns in ihm geschenkt ist, unser volles Genüge haben. Abyśmy w tej osobie Pana Jezusa i w tym, kim On jest i co nam podarował, abyśmy mieli pełne swoje zadowolenie. Dass wir sagen können, Herr Jesus, ich habe genug, weil ich dich habe. Abyśmy mogli powiedzieć, Panie Jezu, mam dosyć wszystkiego, gdyż ja Ciebie posiadam.